Nazywam się Marek Zywert, jestem współzałożycielem serwisu FunnyMoney.pl. Dzisiejszy webinar razem z WRK jest również webinarem w ramach serii spotkań Letnia Akademia NGO. I dzisiaj z okazji tego, że mamy ostatni dzień lata, chciałem Wam powiedzieć, że skreślamy letnia z nazwy, bo mamy już tematy do połowy października. Więc będziemy to po prostu kontynuować. Wszystkie materiały znajdziecie na akademia.funnymoney.pl. Dzisiaj mamy taki temat excelowy, bardzo techniczny i doszedłem do wniosku, tam chyba na jakiejś grupie na Facebooku, też zresztą napisałem, że w piątek wieczorem wpadł mi pomysł po całym dniu myślenia o tym, jak to fajnie zrobić. Dzisiejsza prezentacja, nie wiem, czy kiedyś byliście na takiej prezentacji, która nie będzie miała żadnej prezentacji. W sensie wszystko, co dzisiaj pokazuję, będziemy robić w arkuszach google'owych, czy też na Excelu. Dzisiejsze nasze spotkanie ma taką formułę wspólną, chociaż FunnyMoney już od dłuższego czasu też realizuje swoją szkołę. Bardzo się z tego cieszymy. Ja nazywam się Justyna Ochędza, na co dzień jestem doradcą organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń. Pełnię również pewne funkcje rzecznicze na poziomie centralnym oraz europejskim i na co dzień pracuję w Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych. Nie tylko, że pracuję, to jeszcze jestem prezeską tej organizacji. Jesteśmy zrzeszeniem różnych fundacji, stowarzyszeń i bardzo się cieszymy, że do naszego grona między innymi całkiem niedawno dołączyło FunnyMoney. Wspieramy rozwój organizacji pozarządowych i też ten rozwój w obszarze IT, korzystania z internetu w różnych wymiarach dla nas także jest bardzo istotny. Lecimy z pierwszym slajdem. Zastanawiałem się i później zmieniłem jego nazwę. Pierwszy slajd nazywa się do czego po prostu nam ten Excel. I od razu pytanie, czy znacie tych dwóch gości, którzy tutaj są przedstawieni. Być może kojarzycie serce i rozum dokładnie, a tutaj akurat rozum i serce w takiej kolejności są ustawieni. Kampania Orange sprzed kilku lat, chyba w momencie, gdy zmieniali się z telekomunikacji polskiej. Dzisiaj właśnie chciałem Wam powiedzieć, gdzie jest serce, gdzie jest rozum i od razu pokazać Wam jedną z funkcji, która się nazywa w Excelu grupowanie. Zmniejszę trochę może ten ekran. Jak tutaj być może zauważyliście, kliknąłem sobie coś takiego, miałem sobie zgrupowane te wiersze. Taka fajna funkcja, która umożliwia schowanie określonej grupy danych. I gdzie jest to serce, gdzie jest to rozum? Jak pewnie mogliście się domyślić, rozum tam, gdzie jest Excel i arkusz, serce tam, gdzie jest Word i dokument. Ja dlatego tak mówię, że Excel ma oczywiście pewną swobodę kreacji. Tą całą prezentację na dzisiaj zrobiłem w Excelu, więc można takie rzeczy jak najbardziej zrobić. Ale większą swobodę kreacji daje dokument oczywiście wordowski. Nie będę Was przekonywał do tego, żeby na siłę używać Excela, ale żeby wybierać go w określonych sytuacjach, co może Wam się w przyszłości przydać. W sensie w przyszłości, myśląc o tym, jak później będziecie pracować z tymi danymi, które do niego wrzucicie. Ja tutaj wstawiam takie x-y i to się tutaj dzieje. Tu się pojawia kolejna funkcja. Dla niewtajemniczonych, dla niektórych być może to jest oczywiste, dla innych nie. To jest taka funkcja, którą znajdziecie tutaj, która sprawdza, że jeśli w komórce C4 pojawi się x, to mam pojawić się tekst. A jeśli tego x-a nie ma, to w tej komórce się nic nie pojawia. W ten sposób ukrywam sobie te dane, które Wam prezentuję. Jeśli myślimy o Excelu, to tak na dobrą sprawę myślimy o pojęciach, czy powinniśmy myśleć o pojęciach jak architektura danych, jak struktura danych, czyli wszystko, co niekoniecznie dzisiaj, ale w przyszłości, za miesiąc, za pół roku, za rok, docelowo będzie miało jakąś strukturę, jakiś układ informacji. Jakieś, niekoniecznie może wszystkie rzeczy, ale taka podstawa tych danych, które będziemy zbierać, możemy ją zawrzeć w jakiejś architekturze, czyli w jakiś sposób określić. Z kolei do Worda oczywiście wrzucamy rzeczy, które tej struktury nie mają albo na początku nie mają. Ja też często zaczynam w ten sposób, że notatki robię w Wordzie, bo jest szybciej, bo jest swobodniej, bo nad tą strukturą się nie trzeba zastanawiać w momencie, nie wiem, jakiegoś spotkania, czy w momencie takiej kreatywnej pracy, a w momencie, gdy już gdzieś tam zaczynają mi się wykluwać ramy tego, co powstaje, przechodzę do Excela, gdzie dalej już powstaje ta struktura i ta zasadnicza część danych. Kiedy dalej możemy używać Excela? Kiedy już wiecie konkretnie, na co potrzebujecie odpowiedzi i nie chcecie elaboratów. To się bardzo często przydaje w sytuacji współpracy z innymi osobami. Często do tego, żeby na przykład podjąć jakieś decyzje albo podjąć jakieś działania, wystarczy Wam odpowiedź tak albo nie, albo coś bardziej rozbudowanego, czyli jedna z pięciu na przykład opcji, które są do wyboru. Word ze swojej natury jak gdyby kusi do tego, żeby napisać więcej.
to często jest cenne, ale de facto za tym więcej często może się nie kryć dodatkowa informacja, a tylko i wyłącznie rozwinięcie tego, co i tak już wiem. To jest tak jak z badaniami pewnie ilościowymi, a jakościowymi. Word nam może pokazać jakość i szczegóły, Excel pokaże nam statystykę. Arkusz ja bardzo często też używam w momencie, gdy wiem, że będę pracował z kimś i że wymagana jest właśnie jakaś struktura danych albo szukamy odpowiedzi na jakieś konkretne pytania. W Wordzie warto pracować w momencie, gdy to jest tylko i wyłącznie dla Was, gdzie struktura danych, sposób myślenia w momencie, gdy otworzycie i zobaczycie te dane, to Wy od razu wiecie, co w nich jest, co się kryje za poszczególnymi pozycjami, pogrubieniami czy kolorami, które zastosowaliście. Dla osób, które myślą po prostu inaczej, Excel będzie o tyle prostszy, że on z jednej strony Was zmusza do tego, żeby tak nad tą strukturą się zastanowić, z drugiej strony będzie bardziej oczywisty i zrozumiały dla tych, z którymi działacie. No i tutaj oczywiście... O, Z wpisałem i nie działa. Okej, miał być X. I oczywiście przykłady tego, jak możecie wykorzystać Excela, lista zadań, zwłaszcza zespołu, a opis szczegółowych zadań w dokumencie. Ja Wam powiem, że na przykład w Funimani co miesiąc przygotowujemy materiały dla organizacji, które pomagają w zbieraniu darowizn zakupów i plan tego mamy w arkuszu. I niestety treści tych postów, które powstają, też są często w tym arkuszu. Ja się z tym trochę boksuję, ale w związku z tym, że nie ja to piszę i do końca nie ja to redaguję, to najczęściej wystarczy pisanie komentarza, ale mimo wszystko w Excelu nie ma jednej funkcji, mianowicie takiej, że możecie dać komentarz do jednego wyrazu. W dokumencie jestem w stanie sobie zaznaczyć słowo szczegółów, czy zaznaczyć sobie jakąś dowolną inną rzecz i skomentować, że może by warto użyć innego słowa. W Excelu możecie co najwyżej, czy w arkuszach kubowych możecie co najwyżej skomentować całą komórkę, czyli musicie jak gdyby opisać, o co tak na dobrą sprawę Wam chodzi. Pod tym względem przy redagowaniu treści jak najbardziej używałbym Worda. Kolejna rzecz, którą być może korzystacie, być może nie korzystacie, to plan publikacji w social mediach. I plan publikacji to dużo też zależy od tego, jak duża jest Wasza organizacja, tak? Bo jeśli za social media odpowiada jedna osoba, to wystarczy jej pewnie dokument, w którym będą jakieś daty, będą jakieś propozycje postów czy treści i to często wystarczy. W momencie, gdy macie więcej osób zaangażowanych w media społecznościowe, no to z jednej strony dojdą też inne kanały, czyli nie tylko Facebook, ale na przykład też Instagram. Warto w tym momencie w jasny sposób widzieć, co, gdzie będzie publikowane oraz w jakim terminie, a nad treściami pracować sobie kompletnie osobno. No i kolejny temat, baza darczyńców organizacji. Na końcu, jeden z ostatnich przykładów, może tu widzicie zakładkę na samym dole, to jest CRM. Ja Wam pokażę i udostępnię taki prosty arkusz, który umożliwi zrobienie czegoś a la CRM. Trochę więcej też o tym opowiem później. Ale jeśli chodzi o Excela versus dokumenty, to bazę darczyńców najprościej jest trzymać właśnie w Excelu, dlatego że później można nad nią pracować. Zaraz Wam pokażę, jak można nad nią pracować. Mam kolejną grupę, którą sobie rozwiniemy. Tak, właśnie. To jest jedna z kluczowych rzeczy. Na Facebooku zaczęła się dyskusja, jak wywołałem temat, o czym powiedzieć na szkoleniu z Excela, to pojawiła się kwestia, że brakuje pieniędzy i Excel wszystko przyjmie. Na to właśnie musicie uważać. Excel i arkusz wszystko przyjmie, ale niekoniecznie się to będzie później z kasą zgadzać. Dlatego warto dbać o to i mieć, jeśli macie większy zespół, osobę, która będzie z góry zdefiniowana jako strażnik arkusza. Jako osoba, która pilnuje, żeby dane, które tam się znajdują, były raz wiarygodne, czyli żeby pochodziły z dobrego źródła, dwa prawidłowo wpisane, bo jeśli robicie coś ręcznie, to zamiast 10 może być 100 zł albo w drugą stronę, czyli pilnuje tego, żeby te dane były prawidłowe, bo inaczej cokolwiek później zrobicie albo wymyślicie sobie za, nie wiem, pół roku albo 3 miesiące, że chcecie z tymi danymi zrobić, no to ze śmietnika powstanie śmieć, więc na to też bardzo uczulam. Aczkolwiek arkusze i tak są pod tym względem w mojej ocenie dużo lepsze niż dokumenty, bo taki śmietnik łatwiej jest zdiagnozować, ponieważ macie narzuconą strukturę danych i nawet możecie narzucić, teraz Wam to pokażę, możecie narzucić odpowiedzi konkretne, no to w tym momencie dużo łatwiej jest zdiagnozować, gdzie jest problem, gdzie się jakieś dane nie zgadzają. Ale przejdźmy do przykładów, chyba że już teraz pojawiły się jakieś pytania. Tak, jakbyś Marku właśnie pokazał tak krok po kroku, bo Ty tutaj tak sobie klikasz, a tymczasem zapewne wielu naszych słuchaczy chciałoby się nauczyć i później też zaszpanować, taki X wstawić i żeby nagle coś się pojawiło. Jakbyś pokazał tak po kolei,
jak wpisujesz w ogóle tą formułę, żeby uczestnicy też udzielili? Ja wam jeszcze tutaj powiem jedną rzecz. Ja generalnie jestem zakochany w arkuszach Google'owych. Excel też się pojawi. Myślę, że tutaj Justyna akurat pewnie odwrotnie, ale to możemy sobie na końcu podyskutować. W każdym razie i w jednym, i w drugim, w Excelu nie ma pewności, ale w arkuszach Google'owych możecie funkcje wpisywać po angielsku albo po polsku. Ja tutaj wybrałem na potrzeby prezentacji język polski, ale jeśli chcecie, to możecie w ustawieniach arkusza, jest taka opcja, zawsze używaj angielskich nazw funkcji. I on wtedy będzie używał nazw funkcji po angielsku, czyli zamiast jeżeli będzie if. To dla osób, dla których łatwiej czasami po angielsku znaleźć sformułowanie. Wszystkie funkcje tak na dobrą sprawę zaczynają się od tego, że w komórce wpisujemy równa się. W momencie, gdy wpisujemy równa się w komórce, to wtedy już arkusz wie, już stoi na baczności, gotowy do przyjęcia zadania. Najprostsze formuły to oczywiście dodanie wartości czy odjęcie wartości między dwoma polami. Tutaj używamy funkcji jeżeli. Zaczynam wpisywać, od razu mam funkcję jeżeli i ona nam tutaj podpowiada, że na początku powinniśmy wpisać wyrażenie logiczne. I to wyrażenie logiczne to dla nas jest, chcemy porównać tą komórkę, czyli klikamy w nią po prostu, czyli C11 równa się. I co jest ważne, jeśli nie jest to liczba, nie jest to wartość liczbowa, procentowa czy waluta, to wszystkie porównania do treści tekstowych zawsze wpisujemy w cudzysłowie. Czyli jeśli jest x, to. I teraz średnik, który tak na dobrą sprawę kończy tą pierwszą część wyrażenie logiczne i od razu pojawia nam się wartość, jeżeli prawda, wartość, jeżeli fałsz. I tak samo, ponieważ chcemy wstawić tekst, a nie liczbę, zaczynamy od cudzysłowia i wpisujemy, to jest test. Zamykamy cudzysłów, znowu dajemy średnik, i od razu mamy, widzimy kolejną część, wartość, jeżeli fałsz. I tutaj zrobimy takie coś. O, właśnie. Zamykamy nawias i dajemy. Widzimy, że pojawił nam się test. Teraz zamiast tego x zrobimy z, tak jak się pomyliłem. I mamy wartość, jeżeli fałsz. Co jest fajne, być może mnie tutaj Justyna skoryguje, ale w arkuszach Google'owych te podpowiedzi są bardzo jasne i przejrzyste. Próbowałem to znaleźć w Excelu, ale tam to nie było tak rozbudowane, chyba że gdzieś jest jakiś myk, żeby te rzeczy włączyć. Ale tutaj jak gdyby od razu w momencie, gdy zaczniecie pisać, gdy wybierzecie już funkcję, którą chcecie, to te podpowiedzi moim zdaniem są bardzo przejrzyste. Jest też podany jasny przykład, jak danej funkcji można użyć. O tych funkcjach za chwilę będzie więcej. Mam tutaj takie kontrolne pytanie, bo dzisiaj pokazujesz nam narzędzie Google'owe, czy w Excelu analogowym, że tak się wyrażę, to wszystko jest analogiczne? Otwórzmy Excela analogowego i po prostu popatrzmy na niego, bo oczywiście on wygląda zupełnie inaczej, ale nie wiem, jeśli macie na przykład do czynienia też z innymi rozwiązaniami typu, nie wiem, LibreOffice czy OpenOffice, to wszystkie te rzeczy tak na dobrą sprawę są niestety czasami po prostu inaczej opisane albo inaczej nazwane. Teraz spróbujemy to samo zrobić dokładnie w Excelu. To jest Excel najbardziej aktualny, czyli z pakietu Office 365. Chcemy sobie zrobić równa się. Mamy funkcję jeżeli. O, dałem Enter za szybko. Właśnie. To dla tych, dla których to są pierwsze kroki, to te wszystkie rzeczy, które widzicie w komórkach, możecie je edytować tutaj. Czyli wchodzicie w takie pole, on jest tak samo w arkuszach i tutaj w tym miejscu możecie tą pole edytować tą wartość. I teraz mamy analogicznie test logiczny, czyli tak samo chcemy sobie sprawdzić jakąś komórkę, niech to będzie E12, równa się, tak samo X, znowu średnik i wpisujemy prawda. Jeśli prawda, to ma się pojawić prawda, a jeżeli jest fałsz, dajemy średnik, od razu nam przeskoczył wartość, jeżeli fałsz, to to samo co wcześniej i ma nam pokazać język. Jak widzimy, działa. Czyli funkcje są analogiczne i analogicznie działa również kwestia właśnie tego, że w momencie, gdy wpiszemy równa się i zaczniemy wpisywać nazwę funkcji, to te funkcje zaczynają podpowiadać i możemy przejść do ich edycji. Nie zobaczycie taki komunikat właśnie jak tutaj, hash nazwa i takie ostrzeżenie, to znaczy, że coś jest nie tak z daną funkcją. I to może być nie tak na różne sposoby, bo to może być tak, że ja tutaj w tym momencie usunąłem cudzysłów.
i on nie wie, co to jest X, to dla niego to nie jest żadna wartość, nie jest to wartość liczbowa, dlatego wyświetlił ostrzeżenie. Ale w momencie, gdy wpiszemy tutaj 10 na przykład, OK, czyli jeśli 12 jest równe 10, to wyświetl prawda, a jeśli nie, to pokaż nam tu język. Wpisujemy 10, zgadza się i jest prawda. Także to są takie drobiazgi jak cudzysłów, czasami mogą powodować, że zobaczycie komunikat po prostu błędny. Michał tutaj napisał, że są subtelne różnice w pisaniu funkcji. Co do zasady jakby jest to właściwie analogiczne, no bo na co dzień jednak bardziej pracujemy w tym Excelu standardowym niż w Google'owych pewnie rozwiązaniach, dlatego wolałabym o to dopytać. Mam dla was ankietę szybką. Z czego korzystacie? Tak właśnie na co dzień. Nie wiem, czy każdy z was jest świadomy, że w ramach programu TechSoup, czyli strona technologie.org.pl, możecie uzyskać dostęp do albo bezpłatnych, albo mocno zrabatowanych właśnie oprogramowania między innymi, jednego i drugiego, czyli Google dla non-profit, G Suite dla non-profit oraz Office 365. One też są w wersji bezpłatnej, chyba Office 365 jest w wersji online, a w wersji w jakiś chyba sposób płatny jest również dostępna ta wersja desktopowa. Strona to jest chyba technologie.org.pl. I co jest ważne, bo tam w niektórych miejscach na technologie.org.pl jest informacja, że to jest dla organizacji pożytku publicznego, tak szeroko rozumianych, tak? Czyli nie trzeba mieć statusu OPP, aby z tych narzędzi korzystać, co też może być dla was istotne. W niektórych przypadkach są takie wymagania, ale z tego, co mi wiadomo, w większości wystarczy, że jesteście zarejestrowaną organizacją społeczną, czyli fundacją, stowarzyszeniem, czy może w jakiejś innej formie i to wystarczy. Kończymy głosowanie. Wyniki są takie. 24% arkusz Google, na drugim miejscu Excel 2007 lub wcześniejszy, 14% Excel 2019, 10% Excel 2019 to jest, zdaje się, ostatni, którego można zakupić w wersji desktop. I potem jest Office 365, 10% i 6% Open Office, LibreOffice oraz inne 4%. Agnieszka napisała, że szkoda, że nie ma możliwości wyboru kilku opcji. Tak, myślę, że wyniki mogły być trochę inne w każdym razie. Jeśli macie taką potrzebę, to zachęcam do TechSoupa i możecie tam zdobyć pakiet na oprogramowanie dla waszej organizacji. Lecimy dalej. Mamy tutaj taką prostą bazę. Ściągnęliśmy sobie z FunnyMoney listę wszystkich darowizn, które zostały zrobione na rzecz danej organizacji. To są faktyczne dane wyciągnięte. I co my chcemy tutaj zrobić? Tutaj sobie wpisałem kilka takich tematów. Tutaj pokażę takie coś. Kliknąłem sobie kolumnę H, przytrzymuję Shift, kliknąłem kolumnę F. Zaznaczone mam przez wszystkie trzy kolumny i w momencie, gdy teraz zmienię szerokość, to zmieniam szerokość wszystkich trzech kolumn. Taka mała porada. I tutaj na tym przykładzie chcemy zrobić te sześć tematów. Przede wszystkim podstawowa sprawa, w momencie, gdy klikniemy sobie do góry w daną kolumnę, to na dole pojawi nam się suma, tak jak tutaj widzicie, czyli 44495,77 i po kliknięciu możecie sobie zobaczyć również średnią, czyli widać, że średnia wartość drobizny wyniosła 2,14 zł. Najmniejsza to 1 grosz, największa to 290, wow, całkiem niezła drobizna od zakupów. No i że łącznie mamy 20789 liczb, nie, liczb jest jedną mniej, no bo oczywiście pierwsza wartość w tej kolumnie B nie jest liczbą, dlatego jej po prostu nie policzę. Czyli tutaj mamy liczbę niepustych komórek. I teraz od razu wam podpowiem taki jeden drobiazg. Jeśli macie dużą liczbę danych, tutaj mamy 20 tysięcy wierszy i chcecie się szybko przenieść na sam koniec, to jest taki sprytny sposób. Przytrzymujemy klawisz Ctrl albo na Macu klawisz Command i dajemy strzałeczkę na przykład w dół. Teraz dałem, jestem tutaj na początku, czyli mam zaznaczone B1 i przytrzymałem klawisz Ctrl, dałem strzałeczkę w dół, przeniosło mnie do ostatniego niepustego wiersza. I teraz tutaj znowu robię to samo i przenosi mnie do kolejnego niepustego wiersza. I tak mogę przejść przez cały arkusz. Mogę to zrobić tak samo w prawo na przykład, albo w lewo, czyli przenosi mnie do ostatniego niepustego. Jeśli chciałbym szybko zjechać na sam dół, to klikam sobie strzałkę w dół. Chwilę mu to zajęło, ale doszedł w końcu do wiersza numer 20972. I tak samo możemy wrócić na górę. Czyli wybieram sobie
jeśli tutaj bym wybrał, tak, to przeniesie mnie do wiersza, gdzie są niektóre puste pozycje. Ale wybrałem sobie status i przenosi mnie na samą górę. Bardzo przydatna funkcja w arkuszach to oczywiście blokowanie wierszy, czyli mamy nasz nagłówek, który mówi nam data transakcji, wartość darowizny, status wspierający oraz rodzaj. I w menu widok możecie sobie to wybrać i zablokować odpowiednią liczbę wierszy albo też kolumn. Jeśli na przykład w kolumnie macie jakieś dane, które jakąś nazwę, na przykład nazwę miesiąca, czy w jakąś inną strukturę. To nam oczywiście umożliwia jak gdyby trochę prostsze zarządzanie tymi danymi. I kolejna funkcja, która jest moim zdaniem super przydatna i pozwala pracować na danych, w momencie zaznaczenia wybranych kolumn. Ja celowo tutaj zaznaczam wybrane kolumny. Mam to chwilę zajmuje, bo to jest 20 tysięcy wierszy, więc mimo wszystko ma co myśleć. Wybieram tutaj te kolumny, a nie wybieram całości. Tutaj jeśli klikniecie sobie między tym 1 a A, to wybiorę całość, ale mnie akurat nie interesuje filtrowanie, włączenie filtra automatycznego dla tematu. Mnie interesuje tylko dla tych wybranych kolumn. To jest ważne, że to również będzie uwzględniane przy sortowaniu, a to, czego nie wybrałem, przy tym sortowaniu nie będzie uwzględnione. I tutaj mamy coś takiego jak dane i utwórz filtr. To czasami może chwilę trwać, dlatego że to działa w ten sposób, że arkusz czytuję sobie wszystkie możliwe wartości w danej kolumnie i w każdym wierszu i tworzy wam automatyczny filtr, który pozwala na przykład kliknąć tutaj w kolumnę status i on wie, że w tych statusach tak na dobrą sprawę są cztery możliwe opcje. Klikamy sobie wyczyść, czyli że nie wybieramy żadnej i weźmiemy sobie na przykład gotowy do wypłaty i klikniemy OK. W tym momencie całe wszystkie nasze dane są odfiltrowane i widzimy tylko i wyłącznie to, co ma status gotowy do wypłaty. Tutaj widać też jasno, tutaj mamy takie kreseczki, jeśli tego nie wykorzystujemy, tu mamy taki lejek w momencie, gdy ten filtr jest nałożony. Co jest mankamentem tego rozwiązania w przypadku arkuszy googlowych? To, że jeśli pracujecie z innymi osobami na arkuszu i wy ustawicie taki filtr, to u tych osób też ten filtr będzie włączony. Czyli jak gdyby ten filtr, autofiltr nie jest personalizowany dla każdego użytkownika arkusza, tylko będzie on widoczny dla wszystkich. Możemy sobie zrobić zaznacz wszystkie i klikniemy sobie OK. Chciałabym Ci się tutaj, Marku, szybko wciąć, bo z moich doświadczeń wynika, że jakby samo filtrowanie, ono jest bardzo przydatną funkcją, zwłaszcza kiedy wykorzystujemy Excela do tworzenia baz danych, zestawień. Natomiast pamiętajcie też o tym, żeby tworząc pewne kategorie, być bezwzględnie trzymać się tych kategorii, które stworzyliście, bo czasami na przykład jak tutaj mamy różne kategorie, tutaj była anulowana, gotowa i tak dalej, jak różne osoby też pracują na bazie danych, czasami tak jest, że nawet kwestia małych i dużych liter ma znaczenie. Czyli jeżeli przyjmujemy w Excelu jakieś kody, jakieś słowa, bo to mogą też być słowa, to mogą też być liczby, zero-jedynkowo bardzo często pracujemy w Excelach, to pamiętajcie o tym, że trzeba tych kategoryzacji się trzymać, bo inaczej przy filtrowaniu pojawiają się błędy. Ja spotykałam się z takimi dużymi Excelami, gdzie ktoś na przykład odklikując obecność czyjąś na szkoleniu, ktoś wpisywał jeden, ktoś wpisywał tak. No to nie, no to musicie zdecydować jakby na jakąś jedną rzecz. Albo ktoś w pewnym momencie zaczął zostawiać puste komórki, bo w jego odczuciu pusta komórka to na przykład jest brak obecności. No nie, jakby jeżeli się umawiamy na pewne kategorie, to bezwzględnie wszyscy się tych kategorii trzymamy, bo Excel, no to jest, wiecie, no to jest matematyka, to jest jakby bezwzględnie logiczne i nawet błąd ortograficzny de facto w danym słowie jest czytywany jako zupełnie inna kategoria, więc trzeba po prostu na to zwrócić uwagę. Generalnie jest tak, że tworząc bazy danych, pamiętajcie, żeby poświęcić też czas na zaprojektowanie tej bazy. Jak ona będzie wyglądała? Jakiego typu dane będzie zawierała? Ponieważ tak naprawdę Excel ma nieograniczone możliwości. Widzieliście, Marek wam pokazał 20-tysięczną komórkę i tych komórek mogłoby być zdecydowanie więcej. I wyobraźcie sobie, że przez pół roku prowadzicie jakąś bazę danych, a później załóżmy przy realizacji projektu, przy przygotowywaniu sprawozdania, okazuje się, że jakieś dane nie uwzględniliście. Dlatego pamiętajcie,
o tym, żeby też zaplanować czas na odpowiednie przemyślenie, zastanowienie się też nad funkcjonalnością tego Excela, bo czasami tak jest, że kierujemy się bieżącą potrzebą, a na przykład na poziomie realizacji jakiegoś projektu okazuje się, że my musimy filtrować tylko określony rodzaj danych. Albo właśnie nie przemyśleliśmy sobie w odpowiedni sposób struktury bazy danych i okazałoby się, że na przykład wystarczyłoby dodać jeszcze jedną jakąś komórkę, jeszcze jakąś daną i mielibyśmy świetne narzędzie chociażby do wyliczania wskaźników czy innych rzeczy, bo jakby kwestie budżetowe zazwyczaj robimy w Excelu, ale my dzisiaj bardziej Was zachęcamy do tego, żebyście po prostu z Excela korzystali jako z takiego narzędzia ofisowego, takiego narzędzia po prostu biurowego. A to jest Justyna, bardzo dobry temat, który poruszyłaś, bo jest na to rozwiązanie. Ja sobie zaznaczę tutaj kolumnę C. Jest taka funkcja jak sprawdzanie poprawności danych. To jest coś, to również w Excelu jest, to jest coś, co pozwala Wam ograniczyć opcje, jakie mogą być wybrane. I jak gdyby, jeśli ktoś na przykład wpisze coś innego albo wybierze, znaczy może nie wybierze, bo to jest, idea jest taka, że będzie wybierał, ale jeśli wpisze coś, co nie powinno się tam znaleźć, to automatycznie dostanie taki komunikat. Pokażę taki bardziej zaawansowany przykład, gdzie możemy sobie, dodam sobie nowy arkusz, na którym wpiszę sobie dostępne opcje. Gotowa do wypłaty, oczekująca i wypłacona. I teraz chce mi się zabezpieczyć przed tym, że ktoś na przykład, to są akurat pobrane dane, ale że ktoś na przykład wpisze coś złego. Wybieramy sobie całą tą kolumnę C. Okej, chwilę to trwa, zanim zostanie wybrana, ale jest. Dane, sprawdzanie poprawności danych. I teraz chcemy sobie wybrać tutaj kryteria. Możemy sobie wybrać kryteria, że to będzie liczba, tak? Czyli że na przykład wiemy, że darowizna nie będzie większa niż 100 tysięcy złotych. Chcemy uniknąć sytuacji, że ktoś pisze za dużo za. Czyli możemy przyjmować tylko i wyłącznie dane, które są najwyżej. Rzeczywiście życzę Wam takich darowizn, żeby nie było. Ale w celu weryfikacji możemy zrobić tak, że będziemy sprawdzać, czy liczba jest mniejsza niż 100 tysięcy. Ja chcę tutaj zrobić listę z zakresu albo lista z elementów. Czym to się różni? Lista z zakresu daje Wam możliwość wybrania po prostu. Tutaj sobie klikamy, zakresu danych, w której znajdują się odpowiedzi. Mogę sobie przełączyć na ten arkusz obok, wybrać sobie ten zakres danych, kliknąć OK i mamy zakres danych wybrany. Ta druga opcja, lista elementów, to jest opcja, która umożliwia Wam ręczne wpisanie tych wszystkich opcji, które są dostępne. Teraz wybieramy dalej, pokaż listę rozwijaną w komórce, zaraz to zobaczycie. I teraz możemy albo pokazać ostrzeżenie, albo odrzucić wprowadzone dane. Możemy też napisać swój własny komunikat. O, i klikamy zapisz. Wracamy do naszego składu i teraz widzicie, że tutaj się pojawił taki element listy rozwijanej. Jak sobie to klikniemy, to mamy tutaj te opcje, które sobie wybraliśmy. I ja teraz na przykład wpiszę tutaj anuluj zamiast anulowana. I od razu pojawił mi się tutaj taki czerwony znaczek, że tu jest jakiś błąd. Możemy sobie jeszcze raz zaznaczyć tą kolumnę, wejść w sprawdzanie poprawności danych i zaznaczymy sobie, że odrzuć wprowadzone dane. Następnym razem mam mniejszy zakres danych, muszę wybrać. Widzę, że chwilę mu to zajmuje. I tutaj jeszcze raz wpiszę coś. Wstąpił problem, sprawdź. Czyli on mi jakby nakazuje od razu to, żeby wpisać coś innego, albo po prostu wybrać z listy. Wybiorę sobie z listy gotowa do wypłaty. Czyli możemy sobie stworzyć w osobnym arkuszu listę opcji dostępnych i tutaj jak gdyby zaprogramować to, żeby uniknąć sytuacji, o której mówiła właśnie Justyna, że coś zostanie źle napisane, że jakaś literówka się pojawi. Co jeszcze ważnego, Justyna powiedziała, że nic to też jest informacja. Czyli jeśli tutaj mamy nic, to też jest informacja, czyli trzeba ustalić te zasady, o których Justyna mówiła. Czyli czy nic oznacza, że nie mamy odpowiedzi? Czy nic oznacza, że nie podjęliśmy kontaktu? Czy nic oznacza, że nie przyjdą na spotkanie? I tak samo w analogii do tego spotkania można wybrać opcję, że nie było jeszcze kontaktu, że wysłaliśmy na przykład wiadomość, że na przykład potwierdził obecność, albo że odpisał, że nie weźmie udziału. Tak? Czyli mamy cztery opcje i każda z tych opcji możecie wcześniej przemyśleć, jakie mogą być odpowiedzi. Zachęcam do tego, żeby skonsultować również z innymi osobami, bo co dwie głowy to nie jedna, ale możecie przemyśleć i zaprogramować te dane, które będą tutaj miały być wpisywane czy też wypełniane. Mamy autofiltr i to jest bardzo fajne, a teraz pokażę Wam jeszcze kolejną rzecz,
formatowanie warunkowe. To jest takie coś, co ułatwia Wam patrzenie na te dane. Czyli możecie sobie na przykład, chcecie szybko przejrzeć i sprawdzić, które osoby zrobiły największe darowizny, albo które darowizny są największe. Wybieramy sobie w tym momencie kolumnę B. W menu formatu i wybieramy sobie formatowanie warunkowe. I on oczywiście nam tutaj ma automatycznie wybrał zakres, czyli od komórki B1 możemy to poprawić, bo w B1 mamy tytuł kolumny, więc możemy to po prostu ręcznie poprawić na B2. I reguły formatowania. I możemy sobie wybrać reguły. Standardowa taka reguła tutaj są, że nie są puste, ale nas interesuje kasa, wartość darowizny, czyli większe niż na przykład 2 zł, większe niż 2. I chcemy, żeby te komórki zaznaczył nam na zielono. I mamy zaznaczone na zielono. Ale pójdźmy dalej, te zaznaczymy na taki... Okej, to te niech będą zielone. Pójdźmy dalej, dodamy sobie następną regułę. Klikamy dodaj następną regułę. I zakres mamy ten sam, ale dla komórek większych niż 5 chcemy, żeby tło było brudne. O, tu chyba się coś źle zrobiło, to jest może za dużo. Tutaj widzicie jeszcze taki wskaźnik, że on jeszcze cały czas myśli nad tymi rzeczami. Dobra, to sobie usuniemy. Dobra. Ok, widzę, że trzeba dać kolejny warunek tutaj dla tej naszej reguły. Anuluj, wejdziemy sobie do tej reguły, czyli musimy dodać warunek, że jest pomiędzy 2 i 5. Gotowe. Wtedy w tym momencie mamy na zielono te wszystkie pozycje, które są powyżej 2 zł, poniżej 5 i na żółto te, które mamy powyżej 5 zł. W ten sposób możecie sobie po prostu łatwiej patrzeć na dane. Od razu wyłowić sobie z tych danych to, co Was najbardziej interesuje. Analogicznie można zrobić formułę w drugą stronę, czyli wszystko, co jest na przykład mniejsze od złotówki. I to jest tak zwane formatowanie warunkowe. Ja tego użyłem tutaj oczywiście do liczb, ale możemy tak samo zrobić z tekstem. Wybieramy sobie zakres danych, klikamy sobie kolumnę C i dajemy OK. I nas interesują tutaj tekst, to dokładnie. Możemy wybrać tekst, zawiera fragment. Anulowana. Ale anulowaną chcemy, żeby była podkreślona na taki czerwony kolor. O. Teraz oczywiście te wszystkie anulowane są obok, ale załóżmy, że posortujemy sobie te wszystkie dane, skorzystamy z autofiltra, który nie tylko możemy wybrać, ale możemy automatycznie posortować. Posortujemy sobie te nasze wszystkie dane od największej do najmniejszej wartości. Okay. I mamy w tym momencie wartość darowizny od największej do najmniejszej. I widzimy od razu, która jest tutaj anulowana, dlatego że daliśmy filtr, od razu widzimy, jadąc w dół, rzucają nam się w oczy te wartości, które sobie zaznaczyliśmy, że chcemy widzieć anulowane. Kolejna rzecz, suma warunkowa. Suma warunkowa tak na dobrą sprawę jest związana z tym kolejnym tematem, wykresem. Suma warunkowa, czyli fajnie, że mamy te wszystkie darowizny, ale chcemy wiedzieć, ile jest wypłaconych, ile jest anulowanych, ile jest oczekujących i ile jest jakichś tam jeszcze innych. Robimy sobie tutaj w takim razie. Najpierw sobie wypiszemy te wszystkie statusy, które mamy. Czyli wypłacona, anulowana, oczekująca. I chcemy mieć sumę dla każdej z tych pozycji. Teraz mamy funkcję suma, jeżeli. Suma, a licz, różnica jest taka, że licz po prostu liczy nam ilość obiektów w danym zakresie, czyli jeśli mamy 20 tysięcy komórek, to on nam powie, że jest 20 tysięcy komórek. I teraz suma, jeżeli, czyli zakres. Tutaj mamy trzy rzeczy do wpisania. Zakres, kryterium i zakres sumy. De facto w tym ostatnim dopiero pokazujemy mu, co ma sumować. W tym pierwszym pokazujemy mu zakres, czyli co będziemy sprawdzać. Czyli nas interesuje kolumna C, dajemy oczywiście średnik i kryterium, czyli C. I kryterium możemy sobie też kliknąć od razu w komórkę, bo nas interesuje nazwa wypłacona, więc skoro mamy to wpisane, to nie będziemy ręcznie wpisywać. I zakres sumy, czyli co ma sumować kolumnę B. Zamykamy nawias. Dajemy mu Enter, no i mamy policzone, że jest to
32 171. Teraz, ponieważ mamy tą formułę sformatowaną jako tak zwaną sprawę odwołania do kolumn i do określonych komórek, możemy skorzystać z bardzo ważnej funkcji Excela, czyli przeciągania formuł. Pytamy za ten mały kwadracik i przesuwamy sobie wszystkie trzy rzeczy na dół. I jeszcze zweryfikujemy, czy to się na pewno zgadza. Czyli czy on bierze nam odpowiednie dane. Czyli ma sprawdzić kolumnę C, tutaj widzimy CC, jeśli G3, G3, czyli tutaj, jeśli ma anulowana, to ma zsumować BB. Tu się nam wszystko zgadza. I oczywiście warto w takich przypadkach zawsze zrobić kontrolę. Czyli wpisujemy to sobie równa się, robimy sobie suma i on nam nawet tutaj podpowiada suma H2, H5, czyli wiersza od 2 do 5. I ta suma wynosi 43 793,75. Klikniemy sobie w tą kolumnę, wrócimy do tego, co pokazywałem na samym początku, czyli że on nam pokaże tutaj na dole sumę i suma wynosi 44 495,77, czyli coś nam się tutaj nie zgadza. Co nam się tutaj nie zgadza? Ja podejrzewam, że tak jest. Gotowa i gotowe do wypłaty. Użyłem po prostu, filtr właśnie jest takim miejscem, gdzie możecie sobie zweryfikować, czy nie ma właśnie jakichś takich literówek w danych, bo jak widzimy tutaj jest różnica. I teraz sobie popatrzmy, jak to na dobrą sprawę powinno być. Będziemy sobie tutaj gotowe do wypłaty, czyli powinno być gotowe do wypłaty, a nie gotowa do wypłaty, stąd to nam się nie zgadza. Czyli tutaj tylko i wyłącznie zmieniamy na gotowe, bo nie ma szukać gotowe. Ale to oznacza, że gdzieś jest jakaś komórka, która zawiera gotowa do wypłaty. OK? Kwota nam się już tutaj poprawiła, ale po prostu szukajmy sobie jeszcze tej jednej komórki. Oczywiście coś, co działa w każdej aplikacji, czyli Ctrl F. Gotowa. O, jest! Ta jedna pozycja gotowa do wypłaty. Ale właśnie o takiej sytuacji mówię i one się dość często zdarzają, w szczególności właśnie jak pracujemy w zespołach i niby mamy ten jeden plik, niby wszyscy wiedzą właśnie, że te filtry i tak dalej, ale często robimy coś szybciutko, więc faktycznie takie krzyżowe też sprawdzanie, jak teraz zrobiłeś, jest też ważne, tak? Gdzie jedna rzecz była liczona z komórki, w sensie z kategoria, mimo wszystko później i tak to wszystko trzeba było sumować i podwójnie zweryfikować. I błąd, jak widzicie, ja zrobiłem na samym początku, czyli zrobiłem ten błąd w tej naszej formule sprawdzającej, czyli źle wpisałem tutaj. To się na mnie później zemściło, bo po prostu wybierając tutaj, wybrałem to, co tak na dobrą sprawę sam wcześniej wpisałem. Teraz mamy już gotowe do wypłaty. Już powinno być OK. Dobra, zamkniemy sobie to wyszukiwanie, że już więcej nie szukał, bo chyba znalazł tylko jedną pozycję. Ctrl i strzałeczka w górę, żebyśmy wrócili do góry. I mamy teraz gotowe do wypłaty. Suma, zobaczmy, czy to nam się zgadza. Zgadza się, zgadza się. 44 495,77. Czyli łącznie organizacja z darowizn od zakupów online ma zebraną taką kwotę. Gotowe do wypłaty jest tyle, tyle oczekuje, tyle jest wypłacone, tyle jest anulowane. Mamy dane, to od razu lećmy dalej z nimi. Chcemy policzyć, jaki jest udział każdej z tych kwot w całości. I tu się kłaniają nasze procenty, czyli znowu jedziemy równa się. Wybieramy sobie kwotę, czyli ile wypłacone stanowią z całości. Dzielimy, czyli robimy przez i całość jest tutaj. I to jest 0,72. Dlatego, że musimy wybrać, że to mają być procenty, czyli zaznaczamy sobie kolumnę i wybieramy, że to są procenty. 72,3% darowizn zostało już wypłacone. I teraz tu jest taka podpowiedź, jak sobie przeciągniemy to, to nam coś tutaj nie wyjdzie, że dzielimy przez 0. Ano dlatego, że to przeciąganie działa w ten sposób, że arkusz jak gdyby uwzględnia każde kolejne komórki, czyli zamiast H2, weźmie H3, ale zamiast H6 weźmie H7, a H7 wynosi 0. Dlatego, żeby jak gdyby zablokować, żeby on za każdym razem brał tylko i wyłącznie z tego H7, używamy tutaj na początku znaku dolara i chcemy, żeby on cały czas odwoływał się do komórki H6. W momencie, gdy damy tutaj znak dolara przed H, to on zablokuje się na kolumnie H, a gdy przed szóstką damy też znak dolara,
wtedy zablokuje się na 6, czyli zablokuje się na komórce H6. W momencie, gdy teraz zrobimy przeciągnięcie tego, będzie się odnosił do tych, zawsze będzie się odnosił do H6, czyli do sumy tych darowizn. W tym momencie też widzimy, jakie procenty nam wyszły i oczywiście korzystamy ze sprawdzenia, czyli robimy suma. Suma powinna wynosić 100%. Suma wynosi 100%. Gdyby coś było nie tak z tym liczeniem, albo na przykład gdyby się okazało, że macie tutaj wpisane jakieś dane, które mają inny status, czyli mamy tutaj 4 statusy, a okazuje się, że jest jakiś 5 status i suma z kolumny wam wyjdzie inna, tutaj możemy sobie wstawić jeszcze dla kontroli sumy z kolumny i robimy suma i wybieramy sobie całe B i Enter. Widzimy, że tutaj w formule mamy suma BB, a tutaj w formule mamy suma H2 do H5. Czyli w ten sposób kontrolujemy sobie, czy te dane, które mamy zebrane, są prawidłowe. Dobrze, lecimy dalej. Mamy te dane, mamy obliczone procenty, 72% wypłacone. Super, lecimy dalej z tymi danymi. Chcemy po prostu to ładnie pokazać i robimy wstaw wykres. Co zrobiłem? Zaznaczyłem sobie, które dane mnie interesują w tym wykresie. Czyli, że interesują mnie kolumny z nazwami oraz interesują mnie wartości. A teraz interesuje mnie, gdzie jest wykres. O, jest. Przesuniemy go sobie tu i mamy wykres kołowy, który nam ładnie pokazuje, jaki mamy rozkład poszczególnych darowizn z poszczególnymi statusami. Tu oczywiście możecie sobie wybrać rodzaje tych wykresów. Jeśli na przykład macie jakieś dane związane z czasem, to polecam wam wykresy liniowe, bo wtedy pokazuję, jak dane rzeczy zmieniają się w czasie. Możemy wybrać sobie wykres kolumnowy, który nam to pokaże na takiej zasadzie, pokaże nam tutaj sumę wartości. Tutaj zachęcam was do zabawy, bo tych opcji tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Możecie się tym po prostu pobawić, czyli pozmieniać na przykład nazwy kolumn, zaznaczyć, że ta pierwsza kolumna, kolumna B, są to złotówki, bo to de facto są złotówki. Teraz oczywiście chwilę czasu nam zajmie, aż on to wszystko przerobi i przemieli. Tutaj w tym momencie też sobie zaznaczymy, że są to złotówki. Znaczy nie będę zaznaczał wszystkich pierwszy, bo tylko te kilka mnie interesuje. I automatycznie widzimy, że na wykresie nam się pojawiły również złotówki, pojawiły nam się kwoty tutaj, o jakich tak na dobrą sprawę jest. Myślę, że fajnie pokazałeś tą funkcjonalność bazy danych, to, że trzeba zwrócić uwagę na pewne niespójności, że trzeba mimo wszystko, zwłaszcza w wartościach liczbowych, sprawdzać też krzyżowo, bo na pewno Excela część z was wykorzystuje do po prostu tworzenia budżetów i to w szczególności też wtedy się przydaje. No i fajnie pokazałeś też tą wizualizację danych, że faktycznie jakby to w Excelu tworzymy wykresy. Ja jestem z wykształcenia socjolożką i oczywiście są programy z PSS i tak dalej, ale zazwyczaj właśnie Excel w zupełności wystarcza, żeby te dane wizualizować, zmieniać kolory i tak dalej, więc też was do tego zachęcam. To lecimy dalej. Następny przykład dotyczy funkcji tekstowych, dlatego że Excel to nie tylko liczby, ale też pomoże wam czasami uporządkować dane, które macie z różnego rodzaju systemów. I możecie w ten sposób sobie pewne dane podzielić, rozłożyć na czynniki pierwsze i na przykład przygotować jakąś wysyłkę mailową, bądź też później mając już jak gdyby dane osobno porównać numery KRS, na przykład tak jak mamy tutaj, czy nie wiem, kody pocztowe, czy cokolwiek innego. Tutaj mamy takie gołe dane, kolumnie A, które mają pewną swoją specyfikę. Mają specyfikę taką, że na początku jest slash tak zwany, KRS, slash i później coś tam. I my chcemy mieć ten KRS osobno. W związku z tym mamy taką funkcję i teraz tak, w arkuszach i w Excelu praktycznie, no może nie każdą, ale wiele rzeczy można zrobić na różne sposoby. Jedne sposoby są bardziej skomplikowane, drugie są prostsze. Wiele jest takich funkcji, którą, szczerze powiedziawszy, jedną z tych funkcji ja sam odkryłem wczoraj. Wiele jest takich funkcji, które ułatwiają i załatwiają pewne rzeczy od razu. Poszedłem moim starym sposobem, czyli chcę sobie ten KRS wyciągnąć, więc pomyślałem sobie tak, okej, to sprawdźmy, w którym miejscu, czyli którym znakiem w tym wszystkim jest ten drugi slash. Jeśli będziemy wiedzieć, którym znakiem jest ten drugi slash, to będziemy mogli po prostu wyciąć tylko to, co się zaczyna od lewej strony, do tego znaku. Czyli inaczej mówiąc, tutaj mam taką funkcję, która po prostu szuka nam znaku slash w kolumnie A1, ale rozpoczynając od trzeciego znaku. Dlatego, że jak widzicie, tutaj na początku też mamy slash, a ten pierwszy slash mnie po prostu nie interesuje. Dlatego mnie interesuje
którym miejscu jest ten drugi switch. Jak sobie przeciągnę to tutaj dalej, no to tak na dobrą sprawę wszędzie on występuje w tym samym miejscu. Gdyby na przykład był jakiś krótszy KRS albo inaczej zapisany, to on mi też automatycznie pokaże, tutaj wytniemy 2.0 i on mi automatycznie pokaże, że ten slash jest na pozycji 13. Teraz korzystamy z drugiej funkcji. Funkcja się nazywa lewy, nie chodzi o Lewandowskiego, czyli od lewej strony danej komórki, kolumna A1, chcemy wyciąć określoną liczbę znaków. I ja tak na dobrą sprawę odwołuję się tutaj, równa się lewy, wybieramy ciąg znaków, nas interesuje kolumna A i teraz wybieramy kolejną rzecz, liczbę znaków, czyli ile z tej kolumny A, ile znaków początkowych licząc od lewej strony nas interesuje. Jak się domyślacie, jest też funkcja prawy, czyli od prawej strony. A nas interesuje pierwsze 15 znaków, czyli klikamy sobie tutaj do B1, czyli to miejsce, gdzie jest pozycja tego drugiego slasha. Zamykamy nawias i dajemy Enter. W ten sposób on nam tutaj wyciągnie numery KRS. Przy okazji zepsułem drugą funkcję, którą on za chwilę wam ją pokaże. Jak widzicie, mamy tutaj wyciągnięty ten KRS. Możemy też od razu pewnych rzeczy się pozbyć. Czyli wyedytujemy sobie tą funkcję, bo nas interesuje B1, czyli 15 znaków, ale chcielibyśmy wywalić ten slash na końcu, to dodajemy po prostu minus 1. Bo skoro weźmie jeden znak mniej, no to tego slasha na końcu nam nie będzie wyciągnął. I w tym momencie przeciągamy sobie tą funkcję i ten slash na końcu nam zniknął. A później, jak się bardziej zastanawiałem, jak to zrobić, okazało się, i analogicznie możemy zrobić drugą część, czyli prawy oczywiście. I teraz tak, tylko że prawy nas interesuje nie od prawej strony, jeśli weźmiemy 15 znaków, jeśli weźmiemy to, no to nam wyjdzie coś dziwnego, jakiś kawałek. Potrzebujemy policzyć, jak długi jest ten cały wiersz, ile tu jest znaków i ile tak na dobrą sprawę chcemy odciąć. Tu możemy już bawić z tymi funkcjami. Możemy je również zawrzeć funkcję w funkcji, czyli mamy funkcję długość ciągu. Teraz długość ciągu, klikamy sobie tą kolumnę, czyli on oblicza nam, ile tu jest znaków. Nas interesuje ta długość cała minus to właśnie 15, które czyli wiemy slasha, czyli od prawej strony policzy nam, wyciągnie nam wszystkie znaki, aż do tego slasha, który wiemy, że jest na pozycji 15. I w tym momencie mamy automatycznie nazwę. Mamy tutaj dodatkową spację. Możemy ją sobie po prostu usunąć w ten sposób, że sobie dodamy, chcemy, żeby mniej znaków, czyli jeszcze jeden minus 1 i tą spację mamy usuniętą. I teraz macie te dane i bardzo fajnie i tu już macie uporządkowane, więc chcecie, to nam w sumie nie jest potrzebne. Ale jak to wywalicie, to nam się cała reszta wam się posypie, bo to są wszystko formuły i jedno jest od drugiego zależne. I możemy temu zaradzić w ten sposób, że po prostu zaznaczamy sobie to, co nas interesuje, zaznaczę sobie część, a nie całość, dobijemy sobie Ctrl-C, czyli kopiujemy i w tych samych komórkach, w których jesteśmy, jak sobie tutaj zobaczycie, to mamy po prostu wpisane formuły, więc w tych samych komórkach zrobimy sobie edycji, wklej specjalnie, ale nas interesują tylko wartości, czyli nie chcemy, żeby on nam wkleił formuły, tylko to, co jest wynikiem tych formuł. I teraz jak sobie podejrzycie, teraz już widzimy, że tutaj nie ma żadnych formuł, tylko tu już są wartości, które sobie wyciągnęliśmy i możemy sobie bezpiecznie tą część usunąć. Ta kolumna nam w sumie nie jest potrzebna, więc możemy całą kolumnę też tutaj usunąć. A teraz wam powiem, że jak już się namęczyliście, to jest funkcja, która załatwia ten cały temat dużo szybciej. Nazywa się split. Znalazłem ją wczoraj i ta funkcja split z angielskiego dzielić, dzieli nam dany tekst. Split. Pojawiła się podpowiedź, pojawił się znak zapytania u mnie w głowie. I teraz separator, on mi tu widzę, nie pokazuje, co tam się dzieje. Zaraz przesuniemy sobie, żebyśmy widzieli, co tam się dzieje w tej komórce. I jeszcze raz, split.
tekst i pracuje nad ten tekst. Interesuje nas separator i ten separator, który nas interesuje, to jest po prostu znak slash. Czyli wpisujemy podziel wszystko, jeśli znajdziesz slash, to masz to podzielić. Dalej dziel według każdego i to są jak gdyby funkcje opcjonalne. Możemy już w tym momencie zamknąć, ale jak tutaj przeczytamy, dzieli tekst wokół określonego znaku lub ciągu i umieszcza, a to jest ogólny temat funkcji, określa, czy należy podzielić argument tekst wokół każdego znaku zawierającego argument separator. I nas interesuje tak, czyli prawda, czyli gdyby on będzie wyszukiwał każdego danego znaku. Druga opcja, usuń pusty tekst, na razie nic nie wybieramy, nic nie zaznaczamy, najwyżej wypali nam błąd. Jak widzicie, on w komórkach dwóch następnych zrobił nam kod, na czym się męczyliśmy, kombinując na różne sposoby, przyciągamy sobie dalej i mamy te dane już ładnie podzielone. Ten split jest bardzo fajny, odkryłem go też niedawno. Najwidoczniej ktoś się zastanowił, jak my tych arkuszy używamy i doszedł do wniosku, że warto życie ułatwić. Teraz coś, co być może niektórych z Was zainteresuje, czyli wyślijmy mailing do naszych użytkowników, waszych darczyńców, czy do kogo tam chcecie, przy pomocy waszej skrzynki Gmail. To jest taka funkcja, która korzysta z waszego Gmaila i z arkuszy, gdzie w arkuszu macie bazę danych, czyli adresy mailowe osób, do których chcecie wysłać wiadomość, a korzystacie z waszej skrzynki mailowej. Czyli de facto to jest tak, jakbyście wy ręcznie wysłali do każdej osoby wiadomość. Dużą zaletą tego jest to, że to jest tak, jakby to był naturalnie wysłany mail od was, to takie wiadomości bardzo rzadko trafiają do spamu. I to jest duża wartość. Dla osób, które potrzebują dużej analityki tych wysłanych wiadomości, czyli kto otworzył, jakie były kliknięcia i tak dalej, to nie jest rozwiązanie, bo zrobienie analityki w czymś takim jest możliwe, ale trudniejsze. 150 albo 1500. To są limity wysyłki maili dzienne dla Gmaila, czyli dla bezpłatnego Gmaila oraz dla aplikacji Google dla non-profit. Czyli w momencie, gdy macie bezpłatnego Gmaila, możecie wysłać maksymalnie 150 wiadomości w ciągu jednego dnia. W momencie, gdy macie tą płatną wersję, czy tą wersję właśnie dla non-profit, możecie wysłać 1500 wiadomości w ciągu jednego dnia. I teraz co tutaj tak na dobrą sprawę trzeba zrobić? To jest metoda opisana na stronie, którą linka wam tutaj podeślę. Z czego składa się ten cały proces? Robimy kopię dokumentu. To jest taki dokument od razu tam przygotowany, ale on też jest na oficjalnej stronie Google Developers, czyli przez programistów Google'a zatwierdzony. I później uzupełniamy tak na dobrą sprawę te dane. Ja sobie od razu robię kopię tego dokumentu. W międzyczasie otworzę sobie gdzieś tutaj Gmaila, bo będzie nam on potrzebny. No i mamy tutaj tak kopię takiego dokumentu, który ma jakieś tam pierwsze imię, last name, ostatnie imię, oczywiście odbiorcę danego maila, jakieś opisy, jakieś inne rzeczy i wszystkie te rzeczy możecie użyć w takim mailu. Ja tutaj wykorzystam to, co Gmail oferuje, jeśli chodzi o maile, czyli robimy Marek plus test 1 nowa animani.pl Marek plus test 2 @funnymoney.pl, czyli mamy takie dwa adresy, do których chcemy coś wysłać. I tak na dobrą sprawę to jest pierwszy krok, najważniejszy już jest za nami. Label to jest kolejny test. I teraz robimy drugi krok. Drugi krok to otwieramy naszą skrzynkę mailową i zaczynamy po prostu pisać maila. Piszemy normalnego maila, ale go nie adresujemy. Test szkolenie 22.09.2020. I chcemy tutaj też wykorzystać jedną rzecz, czyli chcemy użyć pola imię. Czyli w kolumnę recipients wklejamy odbiorców, tworzymy swoją wiadomość i wklejamy też imię. Tu sobie skopiowałem, podwójna klamra. I napiszemy cześć i wstawimy to, co tam mieliśmy. Taka też podpowiedź, Ctrl Shift V wstawia bez formatowania. I mamy tego maila. Kopiujemy sobie temat tej wiadomości. OK, kopiujemy sobie temat tej wiadomości i lecimy do następnego kroku, czyli do tego naszego arkusza. Tutaj mamy taką dodatkową zakładkę Mail Merge. Klikamy sobie Send Emails i on tutaj nas pyta o autoryzację. Musi po prostu zautoryzować ten arkusz do wysyłki wiadomości, czyli żeby arkusz mógł korzystać z waszego Gmaila. Przechodzimy tą autoryzację. Authorization successful, czyli mamy sukces. Jeszcze raz send mail, send emails. I teraz tutaj wklejamy temat maila
i to jest bardzo ważne, że sobie, ten temat musi być dokładnie taki, temat maila, którego stworzyliśmy sobie w skrzynce mailowej. Klikamy sobie OK i rozpoczyna się wysyłka. Patrzymy na naszego maila. Tu nam automatycznie test szkolenia nie wpadnie. Ale poszukamy sobie wiadomości do Marek plus test. Mamy jakieś nowe wiadomości. Możemy też sprawdzić, bo tu za chwilę się pojawia e-mail sent. Automatycznie ten skrypt pokaże Wam wiadomość, o której dana wiadomość została wysłana. To jest przesunięcie czasowe ze względu na moją lokalizację czasową. I proszę bardzo, już do mnie te wiadomości dotarły. Cześć Jane. OK, jestem Jane. Jestem Jane? Tak, jestem Jane. A w tym drugim jestem Sherlockiem. I w ten sposób możecie w bardzo prosty sposób, korzystając z arkuszy Google'owych plus Gmaila, robić proste wysyłki mailowe do darczyńców, czy do kogo tam potrzebujecie. Wklej temat maila i można zrobić wysyłkę. Tutaj jest link do developers.google.com, gdzie jest cały ten mechanizm opisany, jak z niego korzystać. Możecie też sięgnąć do źródła tego skryptu. Czy jest jakiś limit wiadomości, jakie możemy tym sposobem wysłać? Wszystko, co tak na dobrą sprawę stworzycie normalnie w wiadomości google'owej, możecie wysłać, tak? Możecie dodać jakieś załączniki, możecie, nie wiem, wstawić jakąś grafikę, cokolwiek tam stworzycie, możecie wysłać. Tam jak gdyby nie ma ograniczeń, bo ograniczenie jest tylko w tych liczbach, w tym, co, ile możecie tego wysłać. A poza tym te wiadomości, zresztą jak tutaj sobie zobaczycie, wejdę w wysłane, one zostały wysłane z mojego konta, czyli jak gdyby nie ma żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o jak to będzie wyglądać. No pytanie właśnie do Ciebie, bo bardzo często w organizacjach mamy swoje maile, swoje domeny, nie korzystamy zawsze z Gmaila, chociaż wielu na pewno. Czy taka funkcjonalność wysyłki mailowej jest też jakoś powiązana z Excelem standardowym? Skomplikowane pytanie, bo tutaj mówimy o rozwiązaniu google'owym, czyli musimy mieć skrzynkę gmailową, no i generalnie na dysku Google jakiś taki Excel. Natomiast jeżeli korzystamy z Excela takiego standardowego, nie google'owego, czy orientujesz się, czy w ogóle jest taka opcja? Nie orientuję się. Domyślam się, że jeśli ktoś korzysta z Office 365, również ma pocztę obsługiwaną przez Office 365, to podejrzewam, że jest taka możliwość ze względu na to, że to jest ten sam system i ta współpraca pomiędzy różnymi narzędziami pewnie została wypracowana. Mhm. Nie wiem, na ile ten Office 365 jest otwarty na zewnętrznych programistów, bo to z tego się wzięło, tak? Po prostu ktoś miał potrzebę, napisał skrypt, który realizuje to wszystko, bo Google daje możliwość pisania właśnie takich zaawansowanych skryptów, i później to udostępnił, Google to podchwycił i opublikował też u siebie. Nie wiem, nie mam pojęcia zielonego, czy przy pomocy Excela można coś takiego zrobić. Jeśli ktoś byłby tym tematem zainteresowany, to możemy to poeksplorować, ale prosiłbym po prostu najlepiej na fundraiserze Funny Money, na grupie na Facebooku, wrzucić po prostu ten temat, to nie zginie. To nie zginie, no, i poszukam. To, co mówisz, bardziej pokazuje, że jakby korzystając z pewnej technologii czy z pewnych rozwiązań, to te rozwiązania są spójne, czyli jak pracujemy w środowisku Office'a, to Office ma swoje rozwiązania, jak pracujemy w środowisku Google'a, no to też trzeba pamiętać, że to są swoje rozwiązania, bo w kategoriach rynkowych, no to jest po prostu konkurencja, dlatego tak trochę dokładnie nie pytam o to, no bo to niby jest Excel, ale korporacyjnie gdzie indziej umieszczony. I pewnie jak ktoś pracuje na Macach, no to też pamiętajcie, że tamte rozwiązania też są inne, bo przecież Office'y też są specjalnie dedykowane na Macie. Ja pracuję na Macu, teraz już Microsoft tak się wgryzł w Maca, że to oprogramowanie działa bez problemu. Wiem, że jeszcze parę lat temu był z tym problem, ale teraz już otworzyli się na makowych użytkowników. Pytanie od Matyldy w kontekście przechowywania danych w chmurze. Ja tutaj na samym końcu, to się nazywa podpowiedzi i podziękowania chyba, a może same podpowiedzi, ja tutaj na samym końcu wrzuciłem linka do GDPR google'owego, czyli jak to się ma, jak gdyby przechowywanie tych danych, adresów mailowych czy jakichś innych danych w właśnie arkuszach Google. Dokumenty google'owe co do zasady są zgodne z GDPR-em. Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe potrzeby zabezpieczenia, to niestety trzeba się w to wczytać
jak to dokładnie wygląda. A teraz ten link jeszcze nie działa, to wam powiem, a skorzystam z tego, ukryj wiersz, później jak już to będzie działać, to go odkryję. Teraz o CRM. Przede wszystkim CRM to nie jest program. CRM to jest filozofia działania, która pomaga w utrzymywaniu relacji z, nie tylko z darczyńcami czy wspierającymi, ale też z, nie wiem, z mediami, z samorządami, z całym otoczeniem, z wolontariuszami, z całym otoczeniem waszej organizacji. I o tym trzeba myśleć w kontekście CRM-u, dlatego też to, co wam za chwilę pokażę, to tak na dobrą sprawę jest bardzo proste rozwiązanie, ale głównie skupiające się na metodologii, która mówi o tym, że z każdym kontaktem, który jest w waszej bazie, bez względu jakiego rodzaju to jest kontakt, powinniśmy myśleć o tym, jakie są kolejne kroki, czyli kiedy ma nastąpić kolejny kontakt, czego ma dotyczyć ten kolejny kontakt, jak tymi kontaktami zarządzamy. A w tym momencie, jeśli mamy zebrane dane, kiedy był na przykład poprzedni kontakt i co z tego kontaktu też wyniknęło i na przykład nie mamy informacji o tym, kiedy następny kontakt ma wystąpić, no to też jest informacja zwrotna dla was, tak? Jeśli rozmawialiście ostatni raz z jakimś darczyńcą pół roku temu albo rok temu, a z rozmowy wynikało, że za 3 miesiące do niego zadzwonicie, a to nie zostało zrobione, no to jest dla was informacja, że coś tu jest nie tak, czymś trzeba się zająć. Ja przygotowałem i dla odmiany Excelu przygotowałem taki prosty arkusz, który będziecie mogli sobie potem wziąć i wykorzystać, zrobić sobie CRM. Aha, tutaj ukryłem ten, miałem ukryć to, ukryj wiersz. Ukryjemy. I tutaj mamy właśnie w Excelu przygotowany nasz podstawowy arkusz. Taki prosty, super prosty CRM. Jeszcze przy okazji powiem, że tematyka CRM-u, jeśli ktoś z was będzie zainteresowany takim systemem CRM dla organizacji społecznej, to na 95% w październiku pojawią się jeden albo dwa webinary na temat CRM z pokazaniem już konkretnych rozwiązań. Mamy taki prosty arkusz, który tak na dobrą sprawę składa się z dwóch zakładek, czyli CRM, czyli tak na dobrą sprawę tej bazy waszych kontaktów oraz informacji, która jest źródłem danych dla tej zakładki CRM, czyli zakładki darowizny. Zakładka darowizny zawiera tylko i wyłącznie informacje o tym, kiedy oraz jaki kontakt. Kontakt tutaj rozumiemy przez adres e-mail, dlatego że adresy e-mail najczęściej ktoś ma jeden adres mailowy i łatwo je zidentyfikować i one są jak gdyby jednoznaczne oraz oczywiście kwota, jaka została wpłacona. Te dane służą tylko i wyłącznie do tego, żeby uzupełniać to, co znajduje się w CRM. I teraz, jakie kolumny my tu mamy? Data ostatniego kontaktu, czyli tak na dobrą sprawę data, kiedy ostatnio się z daną osobą kontaktowaliśmy, oraz plan, czyli kiedy chcemy do danej osoby się odezwać. Później można to oczywiście rozbudowywać, czy też chociażby sortować sobie po tym, jakie, jeśli sobie posortujecie takie dane według daty na przykład rosnąco albo malejąco, no to będziecie widzieć w tym momencie, czy macie jakieś zaległości. Tutaj wychodzi na to, że są zaległości, bo data następnego kontaktu miała nastąpić 15 czerwca, a nie nastąpiła, bo gdyby nastąpiła tego 15 czerwca, no to wypadałoby uzupełnić tutaj, że ostatni kontakt był 15 czerwca. I co jest ważne dalej, cel następnego kontaktu. W zależności od tego, jakie macie potrzeby w organizacji, bądź też z kim będziecie rozmawiać, to te cele możecie sobie albo zostawić wpisywane luźno, czyli celem następnego kontaktu jest wysłanie, nie wiem, maila z podziękowaniem, albo wysłanie kartki świątecznej z podziękowaniem, albo zaproszenie na wydarzenie organizacji, albo dowolny inny cel. Tutaj nie chodzi o to do końca, co tam będziecie robić, tylko o to, żeby w ten sposób myśleć. Czyli w momencie, gdy dzisiaj rozmawiacie z kimś, to może być tak, że nie ma takiej oczywistej rzeczy, która dla was wynika, że nie wiem, za tydzień, za miesiąc, za jakiś tam czas macie coś zrobić. Ale jeśli chcecie podtrzymywać relacje z kimś, no to automatycznie w przyszłości powinniście pomyśleć o tym, że w takim razie, skoro dzisiaj nie wiem, co mam zrobić, nie wiem jednoznacznie, że jest jakiś moment w czasie, że coś mam zrobić, to sobie ustawcie na przykład na pół roku do przodu, no, chociażby nawet na rok do przodu, żeby do danej osoby się odezwać albo cokolwiek napisać. Kolejna kolumna to źródło. To jest często informacja cenna ze względu na dalsze mierzenie efektywności działań. Czyli jeśli wiecie, że większość darczyńców pozyskujecie przez kontakt osobisty albo przez profil na Facebooku, to dla was jest to informacja, bardzo cenna informacja, że zamiast chodzić, spotykać się czy umawiać na rozmowy online, lepiej na przykład robić fajne posty na Facebooku albo
lepiej prosić na przykład o referencję kolejną osobę, czyli waszego jednego darczyńcę prosicie o referencję. I tak na dobrą sprawę, tak jak wcześniej pokazywałem w arkuszach, możecie później sobie te dane zsumować i zobaczyć, jaką macie, jaka jest, uwaga, sobie to, tą kolumnę sobie zwężymy, uwagi sobie zwężymy, bo nam niepotrzebne, albo więcej, nawet sobie te uwagi ukryjemy, tą kolumnę uwagi. I to jest też moje takie spostrzeżenie, że w arkuszach google'owych lepiej jest zaznaczone, że tu jest coś ukryte, bo tam są takie strzałeczki, gdzie pojawiają. Tutaj dla mnie to jest za mało, taka zielona kreska. Ale to dla mnie. Telefon sobie ukryjemy, bo nam też nie jest potrzebny w tej chwili. I mamy sumę darowizn. Czyli możecie na przykład na podstawie referencji, czy źródła pozyskania, policzyć sobie, jaka jest suma darowizn dla osób, które zostały pozyskane przez referencję. Jaka jest suma dla osób, które zostały pozyskane przez Facebooka. I magia tego arkusza właśnie jest w tym miejscu, gdzie ta suma darowizn to jest taka funkcja, którą też już pokazywałem, czyli suma jeżeli, czyli ona sumuje nam dane właśnie z arkusza darowizny, odwołuje się do arkusza darowizny, jeżeli porównuje wszystkie te adresy mailowe, czyli jeśli znajdzie w arkuszu darowizny adres e-mail, ten właśnie, który jest tutaj, w komórce K2, to sumuje wszystko z arkusza darowizny, co znajduje się w kolumnie. Oczywiście bardzo istotne jest to, że jeśli my zrobimy tutaj błąd i nie wpiszemy KO od tych 400 zł, które mieliśmy wcześniej, to robi nam się 300. To nam się oczywiście nie policzy. To jest, jak gdyby wracamy do tego, że te dane są istotne. Można oczywiście później stworzyć bardziej zaawansowany arkusz, który tak na dobrą sprawę będzie podpowiadał te wartości tutaj, będzie podpowiadał nam właśnie z drugiej strony, czyli właśnie z tego pola e-mail i będzie odrzucał, jeśli będzie jakiś błąd. I to jest taki prosty arkusz, który tak na dobrą sprawę, jeśli w ogóle nie korzystacie w tej chwili z żadnego rozwiązania, które może nie jest CRM-em, bo CRM to taka trochę górnolotna nazwa, ale które nie daje wam możliwości kontrolowania kontaktów i to nie mówimy tylko wyłącznie kontakta z darczyńcami, bo mówimy tutaj o kontaktach z, nie wiem, z mediami, kontaktach z wolontariuszami, czy też kontaktach z jakimiś osobami, z którymi na przykład projekt robicie jakiś, tak? Bądź z samorządem, no to jest taki arkusz, który wam pozwoli nad tym zapanować. Oczywiście możecie sobie go po prostu rozszerzyć o kolejne kolumny, które są wam niezbędne do tego, żeby to miało dla was wartość. I tu jest takie jedno zapytanie, gdzie jest błąd? Czy widzicie tutaj błąd? Tutaj jest jedna rzecz, o której też Justyna mówiła. Jeśli tutaj nie mamy nic, to nie wiemy, czy to jest błąd pod tytułem, nie byliśmy w stanie ustawić, czy ta osoba jest związana z jakąś firmą, czy nie jest związana z jakąś firmą. Tutaj mamy osobę prywatną, ok, ale to, że pole jest puste, to nie jest jednoznaczna informacja. Byłaby jednoznaczna, gdybyśmy tu wpisali osoba prywatna. To jest informacja dla was, że ktoś sprawdził, czy jak gdyby dany kontakt występuje również jako na przykład reprezentant danej organizacji. Bo często mogą być sytuacje, gdzie jesteście w stanie na przykład stwierdzić, że ok, ktoś się do was zgłosił jako osoba prywatna i was wspiera, ale bardzo cenną wiedzą może być to, że to jest na przykład, nie wiem, zastępca, wiceprezes w jakiejś firmie, albo że to jest osoba w samorządzie pracująca. To mogą być cenne informacje, które jeśli pozostawimy puste, no to takich rzeczy się nie dowiecie, a one nie dzisiaj, ale za pół roku, za rok mogą zaprocentować, jeśli będziecie mieć taką informację w takim arkuszu. Tutaj jeszcze słowniki. To jest to, co też pokazywałem w arkuszach, czyli możemy sobie zdefiniować, jakie opcje mamy do wyboru właśnie tutaj w tym miejscu. Tutaj akurat ten wybór tych opcji pojawia nam się dopiero po kliknięciu, ale ten wybór też tutaj jest. Możemy go zmieniać, czyli nie wpisujemy ręcznie, tylko wybieramy z listy. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych osób mogłem tu opowiadać o oczywistościach. Mam nadzieję, że chociaż dla tych osób, które są za pan brat z arkuszem i które tak na dobrą sprawę same mogłyby poprowadzić takie szkolenie albo dołożyć coś więcej jeszcze do tego, co powiedziałem, to chociaż jakąś jedną drobną rzecz wyciągnęliście z tego dzisiejszego spotkania. W zasadzie chyba wszystko powiedziałem. A, taki tips and tricks to formatowanie komórki. Ctrl plus 1 w dowolnym miejscu, czyli jeśli piszę sobie 100, piszę Ctrl plus 1, w arkuszach to działa inaczej, w Excelu to jest Ctrl 1,
pozwala na zmianę formatowania komórki, czyli na przykład jeśli chcemy z tego zrobić datę na przykład. I wyjdzie nam tutaj coś dziwnego. Ale jeśli chcemy zrobić to Ctrl 1, to jest taki tip. A, tu na samym początku miałem arkusz bez ramek, czyli ustawiamy tak naprawdę białe tło dla wszystkich ramek. Jeśli chcecie formatować sobie trochę dane, zależy Wam na warstwie wizualnej, wybieracie sobie białe i robicie sobie białą ramkę. Ona powoduje, że ten arkusz ma puste dane. Arkusz Google reguła powiadomień. To jest taka jedna ciekawa rzecz. Ja z niej często korzystam. Tu mamy w narzędziach reguły powiadomień. Możecie otrzymywać automatycznie informacje o tym, że wprowadzono jakieś zmiany w danym arkuszu i możecie sobie to wybrać, że na przykład albo dostajecie takiego maila natychmiast, albo dostajecie maila z podsumowaniem dziennym. Czyli jeśli pracujecie z jakimś zespole, to możecie na przykład dostać codzienne podsumowanie o tym, co w danym dniu, w danym arkuszu się zmieniło. Albo też jeśli nie będziecie dostawać informacji, a na przykład coś miało się zadziać, to jest dla Was informacja o tym, że coś się nie stało. To może w międzyczasie ja opowiem trochę o tym RODO, bo tutaj też się pojawiło takie pytanie. Bardzo często korzystamy z różnego rodzaju rozwiązań online, nie tylko z takich narzędzi googlowych, ale chociażby coraz częściej prowadzimy różnego rodzaju webinaria czy spotkania w sieci i wtedy musicie zwrócić uwagę właśnie na to, czy istnieje możliwość wygenerowania umowy pomiędzy Wami a kimś, u kogo przechowujecie te dane. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo faktycznie jakby w Europie ta kwestia RODO jest jakby kwestią systemowo podejmowaną. Bardzo często jest tak, że chociażby w takim systemie jak ClickMeeting takie umowy są wprost do wygenerowania, więc jakby jest to dość proste. Natomiast chciałabym zwrócić Wam uwagę, że zawsze przetwarzanie danych, ono musi być spójne z Waszą polityką bezpieczeństwa. Ja radzę organizacjom pozarządowym, im tłumaczę, że jest takie polityka bezpieczeństwa, polityka rachunkowości, więc pamiętajcie, że jeżeli zaczynacie w ten sposób przetwarzać dane, to możecie jak najbardziej te dane zacząć przetwarzać, ale to wszystko musi być spójne z dokumentami. Wszyscy się bardzo baliśmy 2 lata temu wprowadzenia RODO, ale tak naprawdę z mojej perspektywy to jest lepsze rozwiązanie dla organizacji pozarządowych, ponieważ sami określamy formy zabezpieczeń. Oczywiście ponosimy też większe ryzyko, jeżeli chodzi o wyciek różnego rodzaju danych, czyli ta odpowiedzialność nasza jest większa, ale sami wskazujemy poziomy zabezpieczeń, więc jeżeli po prostu korzystacie z tego typu rozwiązań, to sprawdźcie proszę regulamin korzystania z tego typu narzędzi. Często w regulaminach jest również kwestia RODO już poruszana, nawet w tych narzędziach pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, no bo tak jak mówię, RODO to jest kwestia Unii Europejskiej, pamiętajcie jakby też o tym. No i z drugiej strony pamiętajcie także o aktualizacji polityki bezpieczeństwa, jeżeli nie macie tam wpisanego jakiegoś przetwarzania tego typu, bo bardzo często po prostu tworząc politykę bezpieczeństwa z automatu piszemy o tym, że gdzieś tam w sieci, w konkretnych miejscach te dane przetwarzamy. No, temat przetwarzania danych to temat rzeka. Tak, natomiast jakby tak naprawdę największe ryzyko jest wtedy, kiedy nie mamy żadnych procedur. Kiedy przychodzą kontrole, bo te kontrole już tam się zdarzają, to tak naprawdę największe konsekwencje grożą nam za to, że nie mamy takiego dokumentu jak polityka bezpieczeństwa. Jeżeli ten dokument mamy, no to później co najwyżej w wyniku kontroli dostaniemy informację, że musimy pewne rzeczy uzupełnić. Ale jeżeli czyli najważniejsze mieć dokument, tak? Najważniejsze mieć dokument, tak. Nawet są tego typu dokumenty gdzieś tam do pobrania w sieci. No bo tak jak mówię, największe kary są za to, że w ogóle takiej polityki bezpieczeństwa na przykład nie mamy. Ja Was zachęcam ze swojej strony, żebyście korzystali właśnie z Excela też w większym stopniu w wymiarze bazodanowym, bo często też się spotykam, że ludzie mimo wszystko w Wordzie różnego rodzaju robią zestawienia, przez co później nie ma tak dużej funkcjonalności w Excelu. No i oczywiście zachęcam Was do tego, żeby robić dobry monitoring swoich także budżetów, bo tutaj różnie to bywa, a tymczasem jak chociażby rozpoczynacie realizację projektu, jedną z pierwszych rzeczy, którą powinniście zrobić, to jest przepisanie budżetu do Excela, no i później monitorowanie, czy wszystko wydatkujecie, czy zgadzają się procenty jeszcze przed zakończeniem projektu. Procenty mam na myśli to, jeżeli wnosicie jakieś wkłady własne, po to, żeby właśnie już przy tworzeniu sprawozdania i po zamknięciu projektu nie okazało się, że
gdzieś tam występują jakieś niedoszacowania czy też przeszacowania. Excel i arkusze to temat rzeka. Ja najczęściej wpisuję zapytanie do Google'a, jeśli coś chcę zrobić. Dlatego, że tak jak mówiłem, na zrobienie wielu rzeczy w Excelu są różne sposoby. Często Google podpowiada, jak to zrobić. Jeden z takich, na przykład dla mnie często spotykanych problemów jest to, że eksportuję dane z jakiegoś systemu, wrzucam je do arkusza, a na początku komórki liczbowej jest apostrof. Jak się tego pozbyć? Bo w tym momencie, jeśli apostrof jest na samym początku, no to arkusz nie widzi tego jako liczby, tylko widzi to jako tekst. Ale to wszystko można znaleźć w Google, a jeśli chodzi o funkcję, no to zachęcam do eksploracji, do tego, żeby testować, testować i jeszcze raz testować. A jak będziecie mieć jakieś pytania, to też pewnie wrzucicie na grupę Fundraiserzy Funny Money, to jeśli nie ja, to Tomasz albo ktoś inny, kto też tam jest, bo widziałem, że kilka osób doświadczonych Excelem i bazami danych też tam jest, więc myślę, że chętnie odpowie na jakieś pytania albo podpowie, jak coś zrobić. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą chciałam Wam zwrócić uwagę, z którą też się dość często spotykam, to jest spacja. Spacja, która jest niewidoczna, której bardzo często używamy w Wordzie, a która w Excelu potrafi zrobić niezłe spustoszenie. Czyli tak. Nawet jeżeli mamy dobrą kategorię, nawet jest dobrze nazwane, że to jest gotowy, niegotowa i tak dalej, to czasami tak jest, że gdzieś z przodu ta spacja się wkradnie i szukamy tych niespójności i czasami się okazuje, że to jest właśnie ta nieszczęsna spacja, więc na to też zwracajcie uwagę w sytuacji, kiedy w podsumowaniach Wam coś nie wychodzi, to wtedy też istnieje takie ryzyko, że to nie tylko rozbieżna nazwa, ale gdzieś ta spacja się nam wkradła. Tak jest, pewnie moglibyśmy jeszcze z 2 godziny o takich niuansach Excela rozmawiać. Dziękuję bardzo, Justyna, za zaproszenie, za podrzucenie tematu, bo tak na dobrą sprawę ten temat nie pojawiłby się, gdyby nie Justyna. Dziękuję, Marku, dziękuję Pani Mani, bardzo Wam kibicuję i jestem pod wrażeniem wykonania coraz to nowych narzędzi i inicjatyw. No, po prostu bądźmy wszyscy w kontakcie. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Cześć. Hej. Funny Money.pl. Wiele okazji do pomagania.